Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy pod wieloma względami. Organizujemy panel dyskusyjny dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. Chcemy im towarzyszyć w dialogu, w rozmowie, w szukaniu rozwiązań u źródła. Zaprosiliśmy wyjątkowych też prelegentów. Będzie z nami pani dr Magdalena Sochacka, która jest psychiatrą dzieci, młodzieży i seksuologiem. Będzie z nami pan psychoterapeuta Mariusz Wątroba, który jest psychoterapeutą. I będzie z nami łączył się online ksiądz Tomasz Trzaska, który jest suicydologiem, jest kapłanem diecezji łomżyńskiej. Wszystkie te osoby pracują z ludźmi w kryzysie. I ta dzisiejsza uroczystość, spotkanie, ten czas, który sobie poświęcimy, właśnie temu ma odpowiadać. Chcemy towarzyszyć młodzieży, chcemy słuchać pytań, słuchać odpowiedzi, chcemy uczyć się od osób z doświadczeniem, którzy na co dzień pracują właśnie z dziećmi, z młodzieżą, ale też z rodzinami i odpowiadają na te trudne pytania właśnie, jak żyć. Jeżeli chodzi o powiat cieszyński, to pomoc psychologiczno-pedagogiczna rozrasta się. Mamy poradnie dla dzieci i młodzieży przy Szpitalu Śląskim. Utworzyły się teraz nowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne Słoneczna Kraina. Mamy gabinety prywatne, mamy bardzo szeroką pomoc, jeżeli chodzi o stowarzyszenia. Tej pomocy jest bardzo dużo. To, co jednak obserwuję, dużo tej pomocy jest skierowane dla młodszych dzieci, dla dzieci w wieku szkolnym. Natomiast zostaje nam młodzież, która jest dla nas takim bardzo ważnym elementem takiej układanki wychowawczej, tych wszystkich oddziaływań profilaktycznych. To wszystko, co jesteśmy im winni, przynajmniej do tego 18 roku życia. Czyli obecność, czas i uważność. Mieliśmy takie pierwsze już też spotkanie panelowe, one było skierowane dla dyrektorów. Natomiast teraz właśnie spotkaliśmy się w tym gronie, też przy udziale władz powiatu i reprezentantów instytucji, którzy pracują na rzecz rodziny. No i co, no dalej staramy się o takie dobre informacje dotyczące utworzenia tutaj oddziału dziennego psychiatrii dzieci i młodzieży w Cieszynie, przy Szpitalu Śląskim. Kibicujemy bardzo panu dyrektorowi. No i mamy nadzieję, że pani wicestarościna będzie miała dla nas dzisiaj jakieś dobre wiadomości. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem starosty powiatu cieszyńskiego, za co bardzo dziękujemy. Jesteśmy bardzo wdzięczni też pani inspektor Beacie Szymańskiej za organizację tego wydarzenia. Wsparcie oczywiście w zakresie drobnych przekąsek, ale też całego ułożenia tego dzisiejszego wydarzenia. Bardzo dziękuję wszystkim instytucjom, które odpowiedziały na nasze zaproszenie. Wszyscy dyrektorzy szkół, którzy przekierowali nam tutaj młodzież na to dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję sędziom Sądu Rejonowego w Cieszynie, kuratorom sądowym, pracownikom PCPR-u, pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie. Wszystkim osobom, które zostały zaproszone, chcą ten czas spędzić z nami i będą nam dziś towarzyszyły nam dzisiaj całego dnia. Dziękuję bardzo.